Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj nagrywamy sobie powrót, nie no, nie powrót, bo to będzie chyba raczej tylko jeden taki odcinek z starej serii Opening Kont Fortnite. Ogólnie to dzisiaj wpadłem na taki pomysł, znaczy jeden widz napisał mi w poprzednim odcinku, żebym nagrał taki odcinek z openingów Kont Fortnite, to nagram, czemu nie. Ogólnie to dzisiaj chciałbym kupić jedno konto na Allegro, żeby po prostu zobaczyć, czy to jest scam, czy nie. Będę chciał po prostu jakieś konto, byle jakie do Fortnite'a kupić. Najlepiej będzie to tak w przedziale od 10 do 50 zł. To, co mnie najbardziej przekona, to kupię. Więc zobaczymy, jak się w dzisiejszym odcinku zostaniemy oskamowani, czy wyjdziemy na plus. I tak, każdy odcinek openingu kont Fortnite zawsze musi być jakiś giveaway. Także w dzisiejszym odcinku macie do wygrania 20 PSC, jedyne wymogi to jest like, subskrypcja i komentarz gotowe. No i co, możemy już w sumie lecieć do odcinka. A więc ogólnie jesteśmy już sobie na Allegro. Nie zwracajcie uwagi to, co mamy tutaj, po prostu to strona główna. Dobra, a więc wyszukajmy sobie konto Fortnite i znajdźmy jakieś fajne konto, co by mnie tutaj bardzo zainteresowało. Jakieś konta OG Travis, takie coś to nie będę kupował, bo to raczej będzie jakiś scam. Dobra, lecimy dalej. Renegade Rider, Lotnia Mako. Lotnia Mako już mieliśmy kiedyś w odcinku. Black Knight School Iconic, to raczej będzie też jakiś scam pewnie. OG Skiny Galaxy Golem, no to też raczej będzie jakiś scam. Mi się wydaje, że te wszystkie konta to będzie scam, ale robię to po prostu dla was, żebyście wy nie musieli takie coś kupować, bo to pewnie jest scam. Takie za 100 zł konta, to 100 zł to jest już dużo dosyć pieniędzy, więc ja bym nie kupował takich kont za 100, bo to jest też ryzyko, że będzie jakiś scam. Dobra, kurde, no nic tu ciekawego na razie nie ma, bym powiedział. Kurde, no szukam i szukam tanio. O! Konto Fortnite na własność OG skiny. Takie coś mogę w sumie kupić. Ogólnie to nie promuję tutaj żadnych sklepów, bo kiedyś to promowałem 3 lata temu pewien sklep, który skamował moich widzów i no skończyło się to po prostu jak się miało skończyć, czyli po prostu widzowie odzyskali pieniądze. Ja dostałem też jakieś tam odszkodowanie za to po prostu, że też zostałem orąbany na PR, bo to ja na tym straciłem najbardziej. Ale dobra, mamy to konto, więc ja to w sumie sobie teraz kupię i teraz wam tutaj zabluruję, bo nie chcę tutaj pokazywać moich danych. Wybierz dostawę, przejdź do płatności, blik. Dobra, kupiłem przedmiot, dziękujemy za zakup oferty w naszym serwisie. Także mamy konto, idziemy sprawdzić szybko maila, czy po prostu zostało nam już dostarczone. Dobra, a więc ja już otrzymałem swoje konto na e-maila. Nie będę wam tutaj pokazywał, co dokładnie jest tej wiadomości, bo nie ma, są tu i moje dane, i dane po prostu tego konta. Także ja się szybko zaloguję i widzimy się już, jak się zaloguję. Dobra, więc konto mi się już wczytuje i zobaczymy. Dobra, konto mi się już wczytało, jak widzimy. Czy są to jakieś gierki oprócz Fortnite'a? Overcooked, ale nie wiem, czy to czasami za darmo nie jest. Dobra, co nas interesuje? Interesuje nas oczywiście Fortnite. Także, dobra, więc ogólnie konto nam się już tutaj wczytuje. Mam nadzieję, że będzie tutaj wszystko dobrze z tym kontem. Uwaga, uwaga. I zobaczymy, czy tu było coś grane. Dobra. Odblokowano stronę karnetu bojowego. O, dobra. Poziom sezonu 92. O kurde, to już było coś chyba grane. Nie znam się dokładnie. Kup poziomy, czy chyba jest karnet bojowy? Jest karnet bojowy chyba. Ja się tam nie znam. Kurde, dźwięk jest za głośno, czekajcie. Czas zobaczyć, czy nas oskamował, czy nie, typek. O kurde. Jest Kilo w Słodziak, ale on ostatnio był chyba w sklepie. A już się podjarałem, ja już myślałem, ale on ostatnio chyba był w sklepie, nie? Z to, co widziałem. Kurde, no ale ten Kilo jest bardzo fajny. Także dobra, najpierw zacznijmy sobie od malowań. Ja się na malowaniach nie znam. Taka jest tutaj, tak jest fajne, ale to chyba... No dobra, po prostu nie przedłużając, lecimy od tych spadających. Na tym też się nie znam totalnie. Ale dobra, jakieś są tutaj, widzę, że tutaj ich jest bardzo dużo. I dobra, tak, od czego możemy, kurde, polecieć, bo kurde, mam taki dylemat. O dobra, w ogóle, czy to jest ten sztandar
Tak, to jest ten sztandar z pierwszego sezonu, czym się zdaje. Ja też zapomniałem, Giga, to co tam było w tym Fortnite, a to jest chyba ten sztandar z pierwszego sezonu. Czyli czy jest szansa, żeby tu były OG skiny, naprawdę? Lotnia, dobra, lotnie. Czy jest tu lotnia Mako? Chyba jest. Jest lotnia Mako. O kurde, czy tu są OG skiny? Oby, oby. Sprawdźmy sobie jeszcze lotnie. Jakie tu są jeszcze? No, jest giga tych lotni, czyli tu jak jest tyle lotni, to jest spora szansa, że tu jest bardzo dużo skinów, nie? Bo to też dużo jest Skarnetu. A jak jest Skarnetu tyle lotni, to jest pewnie ileś razy więcej skinów. Dobra. Dobra, więc emotki podstawowe. No, podstawowa emotka. I czy jest ta emotka machanie? To nie jest ta. Jest, jest pozdrowienie z drugiego sezonu. Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze mamy? W ogóle ile tu jest emotek kupionych za 200? Ja pierdzielę, ty. No, Take DL jest. Trzeci sezon. Wariatujcie. Ej, ile tu jest kupionych emotek? Pasie deszcz banknotów. Szybki build to się nazywa, ja myślałem, że to się deszcz banknotów nazywa, to piosenka od Malika była przecież. Dobra, to jest Floss? A już myślałem, że to jest Floss, OG. Chyba tu nie będzie Flossa. Ale mamy najlepsi kumple. No, no, no. No, kurde, jest Floss, widzowie. Jest Floss. No, zdziwiłem się bardzo. Tu jest tyle tych emotek nakupowanych, że to jest... No, jazda na kucyku, ta OG. Nie pamiętam, jak tam jeszcze były emotki w drugim sezonie. No, zaszuć basy. Ja nie mogę, ile tu jest tych emotek. No, niechcący ustawiłem, dobra. Kill-offy, jazda do kill-offów. Nie pamiętam w ogóle. O kurde. Jeszcze Candy X jest. O kurde. Ty, to jest faktycznie jakieś konto OG. Patrzcie, jest jeszcze ten. Ten z drugiego sezonu. Wysokie napięcie. Ja pierdzielę, przecież to jest. To jest faktycznie konto OG jakieś. O kurde, dobra. Wstecz. I dobra. Teraz lecimy do tego, co jest najważniejsze. Nie, jednak zapomniałem. Jednak są jeszcze plecaki. A w sumie po co ja do plecaków chodzę? Przecież to będzie spoiler. Dobra, kij wywalone, lecimy po prostu do skinów. O kurde. Pff, ile tu jest kupionych skinów. Już to widzę, nie? Ja pierdzielę. To sprawdzamy sobie te skiny. O, Dynamo. Kurde, jakie tu są fajne skiny, widzowie. Ja. Ale chyba nie będzie tutaj czarnego rycerza. Coś się obawiam. Ty, ile tu jest skinów? Ja to zaraz obliczę, widzowie, ile tu jest skinów. Kurde, no fajne skiny są. Strażnik miłości. Kurde. Ekspert zwiadu, ale to nie wiadomo, czy to jest OG chyba, nie? Jest to OG, czy nie? Chyba to nie jest OG. Z pierwszego sezonu. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Ciastko. A to też nie wiadomo, czy to jest. To też nie wiadomo, czy to jest OG. No, faktycznie są tutaj. Specjalista zwiadu jeszcze. Ty, może faktycznie jakiś skin jest tutaj OG, ale ja nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Mi się wydaje, że te skiny już były. Do kupienia drugi raz. Ale Skull Troopera niestety nie ma. Fioletowego, tak to było na zdjęciu. Ani Black Knighta nie ma, ale tam nic nie pisało o Black Knightie, ale już myślałem po tym Flossie. Dobra, a więc na tym koncie jest 170 skinów, także jest to bardzo dużo. Jeszcze tutaj widzę królewski as bombowy, to też jest bardzo fajny skin. I on był chyba dostępny tylko tam z PlayStation, coś tam, już nie pamiętam jak to było, ale chyba z PlayStation był on. Więc ogólnie giga OP konto, 170 skinów za 15 zł. Przypominam, że konto nie jest full access, bo gdybym konto miał full access, to już by był totalne oro by było. Więc pewnie mi to konto zarąbią jutro albo za godzinę. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja na razie
sobie może pogram na tym koncie, chociaż nie wiem, bo konto kupiłem tylko po to, żeby zobaczyć na odcinku. To by było w sumie już ode mnie na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Neary.